Hejka, ja jestem Piotrek i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Rotterdamu. Effendi w swoich utworach ewidentnie inspiruje się wielkimi kobietami. W zeszłym roku Kleopatra, w tym Mata Hari, czyli piosenka o takim tytule będzie reprezentowała Azerbejdżan, a może w przyszłym, jeżeli pojedzie, Valentina Monetta. To jest, myślę, materiał na kolejną piosenkę. Tymczasem Effendi z energetycznym Mata Hari będzie chciała podbić serce Europejczyków i Australijczyków w maju. Czy podbije moje? Przekonajmy się. Ładny początek. Would you fall for me now? Just like Cleopatra. Odwołanie do Kleopatry, czyli jest. Fajny orientalny klimat w tym jest, bardzo mi się podoba. Ale to jest refren już. Jeżeli tak, to przynajmniej ten pierwszy rozczarowywujący. Jeśli to jest tylko Mama Mama Mata Hari. Tak jak w kilku innych piosenkach, zwrotki są świetne. A później zaczyna się rozjeżdżać cały w refrenie. Nie chcę być niemiły, ale ona się rusza drewnianie w tym teledysku. Klara Hammarström wydaje się przy niej boginią tańca i charyzmy. Świetny ten bridge. Bardzo fajny zabieg. No to mnie Azerbejdżan trochę zdziwił konstrukcją tej piosenki. Zwrotki są super, początek świetny, wprowadza w klimat taki orientalny, no ale refren, mama mama Tahari, nie wiem, mam wrażenie, że w Kleopatrze la 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 Kleopatra, mi to mniej przeszkadzało, było to mniej irytujące w pewien sposób. Tutaj to nie jest złe, to teraz mnie źle nie zrozumcie, że nagle jestem wielkim antyfanem tego. Nie, bo to jest całkiem spoko, fajne. Chwytliwe dzięki takiemu zabiegowi, który właśnie wykorzystuje tam dwie, trzy sylaby, dwa, trzy słowa, jest się w stanie bardzo prosto ten refren zapamiętać i to zadziałało, bo ja już jestem w stanie go zaśpiewać. Ta końcówka super, tam można tańczyć, tylko po klipie, jeżeli pani Effendi nie poćwiczy przez te dwa miesiące, to dużo nie potańczy, bo tak jak wspominałem, Klara Hammarström jest przy niej boginią tańca. I Pandora z UMK na tym UFO chyba także. A jak wy widzicie szansę Azerbejdżanu na Eurowizji 2021? Dajcie znać w komentarzach, a także zajrzyjcie do opisu pod filmem, gdzie znajdziecie linki do social media, a także Discorda. To jest wszystko w dzisiejszym materiale. Ja Was bardzo serdecznie żegnam i życzę miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy to oglądasz. Hej i na razie!